Cześć. Poprzednim razem pokazywałam, jak można zamarynować ser dojrzewający podpuszczkowy a la koryciński. A teraz pokażę Wam wykorzystanie go do sałatek. Sałatki, które przygotowujemy ze świeżych warzyw na bazie właśnie różnych sałat, to tak naprawdę żonglerka składnikami i ulubionymi dodatkami, sosami czy oliwami. Bierzemy sałatę lodową, resztkę miksu sałat, jaka mi została z poprzedniego użycia, ogórek, pomidor, czarne oliwki. Można też użyć zielonych, ja mam dzisiaj czarne, oraz nasz ser koryciński. Zaczynamy! Dolewamy oliwy spod sera w razie potrzeby i dosypujemy ziół. Ja dosypałam oregano. Dla mnie niezbędnym dodatkiem do tego typu sałatek są prażone nasiona, pestki dyni lub orzechy. Nadają one dodatkowej tekstury i smaku naszej sałatce. Smacznego!